Witam Was tutaj, cześć, witam Awizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4. Zaczynamy! Zaczynamy. Stopper włączony, muzyka włączona. Może trochę przyciszmy, bo jednak nie jestem tutaj sam. I tak. Mam. O, chwileczkę, jeszcze telewizor mi się przełącza, to już mogę trochę ruszać. I mam pomysł, niestety. Nie wykorzystamy w pełni tej mapy. Chyba. Ponieważ. Chwila, jeszcze raz się przełączę. Tym razem na ultra. No. Ponieważ jak sobie zrobimy tak, a już tak, widzicie, co jakiś czas się trochę kraszuje. O. I to jest, są dwie opcje. Albo to ta aktualizacja to zwaliła, znaczy inaczej, ta aktualizacja na pewno to rozwaliła. A po drugie, i może ważniejsze, jest nasze miasto trochę duże. Jak na Cities to jest duże miasto, więc mam pomysł, żeby kolejna seria, oczywiście będzie w lato, już na zielonej mapce, pojawi się. Jeszcze zrobimy oczywiście ankietę, którą tam chcecie. I bym proponował, żebyśmy wybrali jakąś mniejszą, po to, żeby dało się wygospodarować całe miejsce, jakieś piękne, ładne parki i w ogóle hopsasa. Żeby się skupić nie na ekspansji bardziej, a żeby fajnie to wyglądało i żeby była trochę mniejsza, więcej wody, więcej gór. No i ogólnie, dobra. A teraz wracając już do odcinka. Dzisiaj się będziemy zajmować oczywiście ogólnym rozwojem tutaj. Chyba wiem, czemu jest tak tragicznie. Dobra. Tak, tutaj jest na pewno cmentarz pełen, który trzeba opróżnić. Przydałby się moc na automatyczne opróżnianie. Ty jesteś już pusty. Cmentarze. Natomiast tutaj, czekajcie. Tutaj jest tego dużo. Tu jedyne co możemy wstawić, to coś takiego. Przychodzę do krematorium. Raz. I gdzie jeszcze jest, może być problem? Tam jest. O, tutaj jest też kolejny cmentarz już opróżniony. Czy się by przydało, żeby te cmentarze modne to jakieś był. Czekajcie, czy coś jeszcze jest tutaj takie do odhaczenia? A raczej nie. No nie widzę szczerze. Tutaj. Tu jedziemy, tu mamy jeszcze tutaj dzielnicę, co nie? Tutaj jeszcze swoją nogą jest trochę do zmienienia. Nie no, jest dużo, jeszcze to sobie trochę. No. Jest, znowu wygrywamy. Swoją nogą z tego są niezłe zadobki, można naprawdę wyciągnąć. Naprawdę. Następny mecz 24.2045, o, czyli w tym roku. Ale 8, no dobra, trochę jeszcze miesięcy. A, to jest to? Dobra, tak, mega lotnisko, trochę jest przekrzywione. Ale to pewnie tak, to jest przez to. Dobra, na razie się zajmijmy tym przemysłem, bo on tu się chce rozwijać. Mamy te pociągi, które te puściliśmy w ostatnim odcinku. Te. No, takie. I no bym chciał tutaj tak, na pewno bym chciał wykorzystać na maksa. Nie wiem, czy tutaj jest sens robić rolnictwo, bo tutaj tego nie ma, ale no dobra. Tam się rozwijać, to niech mają, co nie? Tu i tu. Z tym, że tutaj i tutaj. Właśnie ja tego nie dodałem, bo tutaj trzeba dużo klikać. A tu pędzel, prosta zabawa, pyknyk. No to się sprawiamy w PlayStation. To wtedy jest pyknyk. Tutaj jest jakiś korek. Ja mam dziwne uczucie, że ten korek jest do tego dworca. Wiecie co my zrobimy? Ogólnie mam pomysł, żeby trochę zwolnić z pociągami, bo jest ich bardzo dużo. Oczywiście. I pójść w trochę inną rzecz.
Czekajcie, tutaj, tutaj, dobra. Tu zrobimy sobie. Czekajcie. Chyba gdzieś jakoś. Tak, tu. Pójdziesz? Nie pójdziesz, tak? Nie, no tych kabli bym nie chciał tutaj niszczyć. Gdy. Tu. Chyba nie chcę. Nie, to nie. To puścimy sobie tędy. Tędy. Tutaj będzie łatwy zakręt. Tak. I won. Bo to jest największe zło, co tutaj zrobiliśmy. Tak. I tak. Co nie? O, i te dwie linie będą teraz jeździć tędy. Dzięki temu sądzę, że powinno być lepiej. A jeśli... Nie, chyba żadna... Nie, nie. Tutaj żadna linia nie wjeżdżała, z tego co pamiętam. A, bo tutaj się też robią korki. Więc na razie trochę przystopujemy tutaj z tym wszystkim. Więc tutaj by się dało... To się nie da. No trudno. Bo tu bym jednak coś puścił. Czekaj, stąd nawet. Więc co? A, zaraz, to się trochę dzieje. Aha. Widzę, że tutaj niełatwo będzie coś wydarzyć jakieś tam. Okej, tak, można puścić. Tak. I może tu po prostu taki zakręt. Czemu? Bo bym chciał to jednak puścić tak tutaj, jakkolwiek. Zbyt mała odległość. Weź mnie, nie denerwuj, to jest tunel, to nie? Ma tylko działać. Okej, okay, się tu ewidentnie zalagowało, więc nie, chcę przyspieszyć czas. I... Dobra, jest, już się bałem, że wiecie, co się dzieje. Chciałbym pójść w metro, bo my z metrem, to w tych ogólnoostatnich dzielnicach, to tak raczej cienko dosyć. Głównie pociągi i tramwaje, znaczy no ja wiem, że to jest snowfall niby. Ale jednak metro to metro, wiecie, więc... No tutaj to nie. Tu bym trochę puścił metra, wiecie? Tam jakiś pojawił się komunikat, to musiałem go... No to wiadomo, że tu będzie stać, bo to jest twardy przemysł, co nie? Twardy. No i twardo stoi. Zastanawiam się, wiecie, jakby im tu puścić. Nie wiem, że robimy nie to co, ale... O, jest popyt, dobra, to jak jest popyt, to zaraz przejdziemy do tego, co powinniśmy robić. Tu im podłączymy i będą zadowoleni. Tam wiem, że jest dużo tych skrzyżowań podziemnych i ja nie widzę, jak się to kolekuje, ale trudno. Dobrze. Widzę, że jest popyt. Chyba te kable można wyrzucić. No, takie dziwne uczucie, że one są w centrum miasta. Ale takie zupełnie trochę dziwne. Dobra. To tak, wy tutaj się budujcie. Jak się wybudujecie, to powiadomcie. Myślicie mi najlepiej coś. Natomiast ja teraz się zajmę tutaj trochę jeszcze tym przemysłem, czy czym teraz tak właściwie? Tak, można tym przemysłem. Bo my teoretycznie tam jeszcze nie zakończyliśmy w tamtej dzielnicy. Tam, tutaj, co im wody brakuje. Można by niby ją pociągnąć, nawet tutaj to przemysł jest. Ale tutaj to jakiś jest podpalacz. Ewidentnie tutaj się coś sfajczyło. Dobra. A tutaj jak jest sfajczenie? No tu jest trochę gorzej. Dobrze, mieliśmy puścić te metro, to puśćmy te metro. Tak, proponuję, tutaj jest stacja, no to tutaj pod stacją. Jeszcze jeden gdzieś tak może... Czekaj, tutaj. O, tu. Tutaj pod stacją. I tu gdzieś... O, i tutaj w centrum... Nie wiadomo czego tutaj tak właściwie, ale... O, tu. Dobra. I teraz wejść przez to, przeprowadź jeszcze tunele metra. Wow. Przechodzi jakoś. A, tu będzie gorzej. Dlatego my bardzo lubię budować metro. Nie pytajcie dlaczego. To wcale nie jest przez syndrom SimCity, w którym nie było metra. To było takie straszne. Ja naprawdę cały czas nie mogę sobie wytłumaczyć,
Jak można nie było zrobić metra w SimCity? Przecież to jest herezja. No, na szczęście tutaj jest i jest wszystko fajnie. Dobrze, i pójdźmy sobie tutaj jakąś linię. M1. Nie, na M2. Jeśli już. Nie, to jest M ileś. To już jest tak dużo tych linii, że wam na pewno nie powiem, która to jest M. I proponuję tu, tutaj, chociaż czekaj. Czekaj. A gdybyśmy to podłączyli tu tak. I ja wiem, że on wybierze krótszą drogę. Co nie? O, wybrał. To jest krótsza, no w sumie. Bo chciałem, żeby na inny peron wjeżdżało. I omijało to całą magistralę naszą. Co tam, ostatnio mam taki pomysł, żeby wrócić do puenta ta. Trochę się powtarzam. Ktoś mnie też prosił ostatnio o Minecrafta. Zobaczymy. Wow! Ho! Chyba zostaniesz ugaszony. Paliście czy nie? No. Dobrze, metra powinna rozładować trochę nam emocje. Natomiast tutaj, dobra, załatwione. Jest już prawie całe kołko. Z pomogą tutaj się robi korek. I ja nie wierzę, że kiedykolwiek to wyjdzie. Czy tu i tak trzeba zrobić ten system kolejowy, ale to zrobimy może w następnym odcinku. Nie wiem, na razie nie chcę do tego się zabierać, ponieważ to będzie naprawdę masa czasu. Jednak bym wolał wcześniej skończyć tą okrągłą dzielnicę, bo ona też się rządzi swoimi własnymi prawami, jak co i wyglądać. Nie? Więc to będzie później. Dobra. Puścimy je w tunel. A tu sobie wezmiemy po prostu kolejną dzielnicę z robotkami. Znaczy kolejny okrąg. To jest tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Teoretycznie tak. Chociaż praktycznie chyba tutaj jest dobrze. Czekaj. Weź, że się świetnie schować, bo nie widzę. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, za dużo jeden. Tu. Nie wiem, czy tam to dobrze wyszło. To i tak jest na oko, wszystko idzie. No i tutaj będzie prosto, jeszcze potem to. Dobra, jest kolejny okrąg. No ta dzielnica robi się duża, a jeszcze jest dużo do powiększenia swojego tutaj tunela niedługo. Tu będzie normalnie wjazd z tunela do tunela, a może nawet jeszcze gorzej później to będzie wyglądać. Ajajaj. Jak to będzie później wyglądać? Tego nikt nie wie. Dobra. No, to co? Kolejny kawałek. Z tego zastanawiam się, chyba tutaj powinny być już pociągi, ale dobra. Zaraz zobaczymy. Czekaj. Nie, dobra, tutaj muszą być już dworce, bo dużo ich tu nie będzie. Tu jeden, tu już po jednym. Tu drugi. Tak, w tych dzielnicach to na maksa idziemy z pociągami. Co jest z prądem? Co ma rodzisz? Kto nie ma prądu? No? Halo? Halo? Słonego, czy ja włączyłem... włączyłem zegarek, żeby było wiadomo, ile to się nagrywa. No nie wiem, kto nie ma prądu. Okej, woda. Tak. Pociągnijmy tutaj, nie, jeszcze dalej. A, ja wiem, czemu to tak sztywno wygląda, bo my tu powinniśmy mieć jeszcze, o, tutaj, stąd. Co by się przydało, jakby można było robić niżej, wyżej rury. Wow. Wow, ja tu jest samolotów. Ale tu jeszcze myślę o paru lotniskach, to naprawdę w ogóle zamuli już tą grę. Jak już teraz są problemy, to co dopiero będzie później? Trochę wody im tutaj nie zaszkodzi. Inwestycja swojego ostatnio przydobowość odcinków nowych mam taką szybką. Normalnie czeka parę odcinków na raz, ale jednak nie mogę wrzucić paru na raz, bo nie zdążycie ich obejrzeć, co nie? Dobra, no i teraz będzie już prościej, nie. Teraz będzie już prościej, bo tak. Tak. I tak. To nie wygląda tak, jak powinno wyglądać, ale trudno.
Musimy to trochę zniekształcić, żeby to bardziej wyglądało okrągłowato. No, 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 to, to nie. Teraz trzeba wyburzyć i to też. Dostajemy zwrot za wykopanie rur. W sumie dobra rzecz, dobre i to. O, no i już lepiej. A teraz to podłączmy te pociągi i w ogóle to przemysł na chatu zaraz eksploduje. Musimy naprawdę, jak skończymy tutaj tą dzielnicę, to już nie dzisiaj, to pójdziemy w ropę jak nic. Bo tutaj tak, dobrze. Tak, tu pokazywałem wam ten będę. Tak, pokazywałem. I tutaj jeszcze te pociągi wjeżdżają. Fuh. Teraz tutaj jest tunel. Tutaj jest zjazd w dół, tak? Nie, to trzeba spróbować zrobić zjazd w dół, udało się. Dlatego nie robimy ostatnio ścieżek, jak może zauważyliście. Takich długich, żeby ludzie mogli sobie przechodzić z przez te przyczyny. No, te aktualne ścieżki to są skitowate, no. No sorry, ale jak nie można robić ich zaokrąglonych, no to bez sensu trochę dla mnie jest. Ale fakt, że tutaj dużo ludzi chodzi... Ej, oni idą do dworca? Wow! To rzeczywiście dworzec mu... No tak, bo jak tutaj nie ma metra, a metro w tej dzielnicy to ja bym też wciągnął. Bo jednak metro to metro, wiecie no. Jak ja żyję, na przykład mieszkam w Warszawie, no to wiadomo, w Warszawie się korzysta z metra. Chcąc, nie chcąc. To jest... No i nie no, ja o wiele częściej korzystam z metra niż z pociągów SKM jak warszawski. Więc... Nie. Więc my tu pójdziemy w te metro, no bo jednak metro to metro. Nie? Pociąg taki na jednak dłuższe dystanse, a że my je tak trochę inaczej wykorzystujemy, no to nasze wina. Czy wina? Czy ja wiem, czy to wina? Wina Korwina. Co daje za tunel? Aha. Co daje za tunel? Wait, what? What the fuck? Czekaj, czy to jest? Co to jest? Czekajcie, mam dziwne uczucie, że coś jest tutaj nie tak. Coś tu jest naprawdę nie tak. Już wiem, no zrobiliśmy. Żeż ty, no nie mogłeś tego zrobić. Dobra. Trudno, ale to sobie obniżymy po prostu, nie? Bo to. Tak, i tu pociągnie. Z tego jeszcze się muszę nauczyć doli. Dobra, to zaraz. Ale nie. Ale to tak nie będzie wyglądać. Tu nie będzie tunelu, bo tu miało go nie być. Rozumiem, czemu tam był tunel. Bo tu miało być podłączone dalej, gdzie to jest. O, tu. I tutaj będzie podłączenie. Dobrze, dobrze, że jest opcja wyburzenia podziemia. A gdzie jest tunel? Tu. Tak. A krótki tunel zrobiłeś gdzieś. Z poprzedniego odcinka, okazji. Znaczy, nieważne. Ja zrobiłeś, ja widzę na ostatnim odcinku. No. I teraz widzisz, co trzeba robić? Prawie trzeba wszystko. Wszystko, wszystko. Aha, i teraz to będzie biec w drugą stronę. No dobra. Dobra, wszystko nawet zrobiliśmy, ale co tam jest? Przecież jeszcze całe 10 minut. Licząc time-up swojego... wpisaliście w komentarzu swoją opinię o tych muzyczkach, co ostatnio stosuję. Żeby coś tam było, bo miało być, co nie? Miałem jakąś nową muzykę wrzucić, bo mówiliście, że jednak jeden utwór przez 20 odcinków na timelapsy jest trochę denne. I że chcielibyście coś innego, w sumie się nie dziwię, ale no... Wybaczcie, nic nie pisaliście. Potrzebny był live. Dobra. I dotąd, i później z powrotem, tak? Tu. Zaraz ten przemysł nam tu eksploduje, jak się nie zmienimy. I tu. Trochę ludzi jeszcze się chce budować.
Damy im tutaj trochę, o właśnie, biur. Tu. Tutaj nie. Nawet dajcie, daj mały pędzel, to będzie prościej. Tak. I tutaj, bo tu chcemy, żeby nam wyciszyli tą strefę, a tutaj to już sobie damy średni pędzel i tu będziecie mieszkać, ludziska. Z tej strony i z tej. Przy dworcach jednak warto to robić biurowce, bo one wyciszają, co nie? Dobra, przemysł nam tu zaraz eksploduje. Gdzie jest ten przemysł? Tutaj. Gdzie chcecie? Chyba tutaj. Tu ich weźmy. Teraz. Wrzućmy na róż. Wrzućmy na róż. Ojejku. Co ja mówię? Dobra, nie. Stąd, tu w dół. No trochę to zwalimy, ale dobra. Tak, tutaj jakby nie patrzeć, to tu jest pas lotniska. I nie. Muszę coś wymyśleć tutaj. Bo to tak nie może wyglądać, żeby tutaj w lotnisko nam to wchodziło, co nie? To jak wcale, lotnisko to nie. Okej. I tu musimy sobie zrobić po prostu zakrąglić tę drogę. Wiem, że wam przed chwilą odłączyłem wodę. Dam trochę. Ale nie ma ludzi. Spokojnie, zaraz wróci. I tutaj co? Tunelik? Tylko dokąd ten tunelik tak właściwie? Dobrze, stąd pomyślimy później. Najpierw trzeba im podłączyć tę. To. Ja bym pociągnął to tutaj. Co? Tu i tu i tu. Dobra. Tutaj zrobimy sobie, wiecie, to coś innego, czego ostatnio nie robiliśmy zbyt często, a mianowicie puścimy. Nie no, tutaj jest. Nie no, z drzewkami to ja rzadko robię taką drogę. Tak. Gdzieś tak dotąd. I stąd będą zjazdy na autostradę. To nie wiem, czy to robiłem w tym mieście, czy na prywatnym. Ale gdzieś takie coś ostatnio robimy. Bliżej trzeba pojechać. Nie. Łączyć nie będziemy. Czas. 10, 9 minut. Tak, wiem. Później to już się nie patrzę na zagadę, tylko żeby nie przegrać. Ej. O. Co nie? Dobra. Czy tutaj jest dzielnica? Jest dzielnia. No to zapraszamy do budowania się. Czemu on się tutaj nie buduje? Tak właściwie. Macie miejsce. To why? I tutaj. Tam zaraz coś jeszcze klikniemy. I czemu? What? Czemu mamy minus 1000 ludzi? Uno momento. Ho. O nie, ładnie to tak. Tu z ścikami jest problem chyba. Nie, mieliśmy się zastanowić, jak to przenieść stąd, ale nie mam na razie pomysłu. Dobra. A pobieranie, no jeszcze jakoś idzie, ale też zaraz nam tu zdechnie. O, zobaczcie, ścieżki tu były gotowe. Tylko nie zdążyli przed reformą. Ale nie, i tak tutaj na razie nic nie ma. Kit z tym. Zmylam, czy ci ludzie korzystają z tego metra? Gdzie jest metra? Nie, korzystają. To jest dworca? Czy jest w ogóle dworzec, czy go nie ma? Nie mów, że metro przejęło całą klasę, albo że im rozwaliśmy trochę rynek tutaj tymi reformami transportową. Ale tutaj na pewno tutaj to jest używane. Wiecie, gdzie my byliśmy tam przy szkole jakiejś? O, tu chciałem zobaczyć. Co? Chciałem, że więcej. Ale nieważne. Przemysł chce się rozwijać. Chyba. Nie, już jest lepiej. Już jest 1000 na plusie. Nie, no to proszę bardzo.
Was trzeba wyburzyć. To zrobię poza ścinkiem, jak mi się będzie chciało. Ale czemu ci się nie chcą budować? No. Dlaczego to ja nie rozumiem? Wielka się szybko wybudowały. A przemysł to nie. Podziękował coś. Jednak na przemyśle to nam więcej chyba zadajemy, chociaż nie wiem. Nie pamiętam, jak to jest z tym, co robimy na tych usługach. Ała, tutaj się możecie pobudować. Ej, wy stąd to wypadł. To jedno biura, nie? Tu. A później będziecie marudzić, że jest głośno, co nie? Więc nie warto. O, tu. Tutaj Mordor, co nie? Mordor. I tutaj też. Gdzieś tak mniej więcej o dotąd. To sobie usuniemy. Reszta będą budynki, to zaraz znowu. Nie. Na pewno nie. Teraz będzie kolejna ekspansja, że? Czy już nie ma kamieni milowych, ale. Co tak możemy postawić już. Tom. Kolejny monument. Co się dzisiaj tutaj dzieje normalnie, no? Najpierw to. Teraz to. No ale tutaj akurat mamy pieniądze, możemy to sobie budować, tak? Co nie? Dowoli. Czekaj. Przewiduj apokalipsę. Prądu brakuje. I tutaj jest śmietnik. Śmietnik. Cmentarz, proszę. Dobra. Mówiłem, zaraz nie będzie prądu. Co możemy zrobić? Chciałbym tamę gdzieś puścić. Tylko gdzie? To jest dobre pytanie. Gdzie by tu puścić tamę? Nie, tutaj nie, bo tam statki pływają. Tutaj można niby... Tylko tama też trochę kosztuje. A, trzeba mieć taki solar. A tą mówkę sobie walnęliśmy i nic wystarczają. Gdzie tutaj? Tu jest takie bio i w ogóle... Bioeko. Okej. Okay. A, czemu nie? Niech nam tutaj dają pieniądze. Dobra. Tutaj jeszcze wam damy. A, przemysł zjechał chyba przez te biura. Ta. Poschodził. Dobra, czekajcie, jak jest z czasem tak w ogóle? A, my tu zaraz będziemy kończyć. Dobra. To jeszcze parę parków poustawiajmy, żebym nie zapomniał w kolejnym odcinku, bo wiecie, jak to jest ze mną. Nie, to jest za duże. Wam tutaj byśmy coś wcisnęli małego. Bardzo. Wy już nie potrzebujecie, wy tam nie maluście. Wy może ognicho tutaj. Jedno. Schronisko. A tu... Skocznia. Imienia Adama Manusza. I tutaj, no nie może zadaknąć jednego z tych budynków. Bardzo Farming Simulator. Dobra, lecimy. Wygląda to... nasze miasto jest duże, no zobaczcie, mamy 128 tysięcy ludzi i rośnie. I też nie ma jakichś zatrważających problemów, poza tym, że większość ludzi, nie wiem. Ale to nie ludzie akurat, to tylko przedsiębiorstwo. Ale to też jest może związane z tym, że to miasto przeżyło przecież dwa dodatki, które doszły, więc... Nie wiem, więc się nie wypowiem. Swędnego, ja tam zagrałem bardzo chętnie ulepszył. Po pierwsze do dowodowej. Po drugie do takiej oświetlonej. Bo jednak oświetlenie na takiej drodze, która jest tutaj główna, to by się przydało. Dobra, tutaj jest. Temu tu się nic nie buduje, pewnie znowu jest jakiś lag, błąd i w ogóle no... Wody może nie macie, no nie mają wody, dobra. Nawet chyba prąd jest tam doprowadzony. Jak to było przez prąd, no to nie wiesz, nie mam tak. Jak jest tutaj, dobra, z tym jest dobrze. Raz, co? Jak tu ktoś umrze, to nie wiadomo, gdzie mają go zawieźć? Nie. To jest cmentarz, bo niby. Ładnie będzie pasować. Ładnie będzie pasować. Tutaj cmentarz. Gdzie jest ścieżki? Muszę nawet ścieżki.
Pomieszali wszystko, no. Tak, skąd ty masz prąd? Aha, jakoś sobie... Jak... Nie. Okej. Okay. Zgodnie z tym, co ty mi mówisz. To można wyburzyć, to również, to też. I tutaj ten zygzak. I to, i to. I nawet ten tutaj całą trasę. O, no to bardzo dobrze, bo jednak te kable to mnie trochę irytują, jak... Moim... Nie, marzeniem... To jest akurat niemożliwe, żeby usunąć całkowicie kable. Chyba, żebyśmy zrobili takie pomosty. Nie. Dobra, tutaj się budynki budują nowe. Tutaj nie wiem, czemu nic się nie buduje. Czekajcie, mieliśmy jeszcze sprawdzić. Tak, szpital. Nawet polowego nie macie? Dobra. Tu będzie drugi podanek, szpital. Dalej, śmieci. Oj, tu może być kiepsko. Bo śmieci to ja ostatnio tak zbytnio nie inwestowałem. No, damy jej tutaj dwie spalarnie. Tak. O, kadetki się wysypały. I z policją. Wiecie, tutaj by się przydało nowe więzienie. To tak już na zakończenie, czekaj. Tak. Tak, bo już jest 30 minut na moim zegarku, a na moim zegarku jest jeszcze bez dodatków, które później dodaję. Dobra. Tylko wycięliśmy im tu kable, zaraz zaczną krzyczeć. Nie, my chcemy prąd jednak. Tak? No, już spokój. Uspokój się, tak? Jeszcze zanim my to skończymy, tutaj jest stacja metra zaplanowana. Właśnie, ją buduję. My sobie to jakoś podłączymy, co nie? Słuchajcie, może... Serio? No nie no... Are you kidding me? No, udało się. Myślałem, że trzeba będzie wyburzyć dworzec. No nie. Ja jak wyburzam metro, to chciałbym wyburzać tylko i wyłącznie metro, co nie? Aha, to metro to w ogóle jakoś ciekawie idzie. Dawaj tam. Wyburzyć. Dobra, stąd, tutaj, tak, i tu po prostej. I stąd ten ja sobie pociągnę tutaj jeden przystanek. I stąd tu drugi przystanek, dobrze. I tym akcentem, ponieważ taksówek to raczej tutaj dużo nie ma. Czekajcie, czy tu są? Nie ma. Pod lotniskiem nie ma żadnych taksówek? Co? To już jest w ogóle jakaś herezja. Nie wiem, pod lotniskiem to taksi to chyba w ogóle od tego trzeba zacząć. Aha, ktoś nie zmieści, No bez przesady, taksówki pod lotniskiem, brak. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się... Co tu się... Wow, ale obstawa, no zobaczcie. To ja rozumiem, dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak tutaj sympatycznie kończymy z palącym się naszym przemysłem. Cześć!